Mój tata zmarł trzy miesiące temu, i dopiero niedawno dowiedzieliśmy się, co zostawił nam w spadku. Moja mama dostała dom, co było sprawiedliwe miała koty, którymi musiała się opiekować. Tobi dostał samochód taty, zabytkowego Mercedesa w idealnym stanie, jeśli nie liczyć plamy po piwie korzennym na tylnym siedzeniu. A co ze mną? A co z jego najstarszym synem? Kasety magnetofonowe. Wiedziałem, że tata był dziwnym człowiekiem, który z wiekiem stawał się coraz bardziej ekscentryczny. Nie był aż tak stary, kiedy umarł, miał zaledwie 52 lata, ale kiedy zostałem z kilkunastoma pudełkami bezużytecznych kaset, zacząłem myśleć, że musiał po prostu przedwcześnie się zestarzać. Kolekcjonował je odkąd pamiętam: kasety magnetofonowe każdej marki i modelu, upchane w pudełkach po butach i skatalogowane od A do Z. To nie są zwykłe kasety, Mefio, te kasety są wyjątkowe, mówił mi zawsze, gdy go pytałem. Ale dlaczego są wyjątkowe, nigdy nie otrzymałem od niego prostej odpowiedzi, tylko tajemniczy uśmiech lub mrugnięcie okiem. Nigdy nie puszczał nam kaset, za każdym razem, gdy o to pytaliśmy, miał poważny wyraz twarzy. Wyglądało to niemal nie na miejscu, zwykle był taki pogodny, żartobliwy. Z biegiem lat byłem coraz starszy, a on nigdy mi o tym nie powiedział, więc oto jestem. Utknąłem z pozornie niekończącym się zapasem kaset magnetofonowych. Są one skategoryzowane w jego księgach, zatytułowane jako incydenty, oznaczone różnymi numerami i opatrzone nazwami. Zawsze uderzało mnie to, że były oznaczone jako zestaw, nawet przy dziesiątkach różnych marek pochodzących z zupełnie innych miejsc. To było dla mnie zaskakujące, jak tata mógł pójść do dowolnego sklepu z żywanymi rzeczami, przeszukać półki z kasetami i znaleźć dokładnie to, czego szukał. Znajdował tylko jedną lub dwie, potem wsuwał je do kieszeni swojej starej kurtki i proponował, że kupi mi lody w zamian za dołączenie do jego polowań. Pudełka stoją w moim biurze, w sumie jest ich około 14, wszystkie pełne kaset. Odtwarzacz taty jest na biurku obok stosu księg, poobijany i porysowany z paskiem pożółkłej taśmy z jego imieniem przyklejonym z boku. Odsunąłem krzesło od biurka i usiadłem na nim ciężko, wydając z siebie długie westchnienie. Zdjąłem okulary i położyłem je na stole, masując grzbiet nosa. Od rana mój ból głowy tylko się nasilał. Gdzie mam schować te pudełka? Nie mam z nich żadnego pożytku, ale nie mogę zmusić się do ich wyrzucenia. Niekiedy wiem, że tak wiele znaczyły dla mojego taty. Moi współlokatorzy byli wystarczająco wyrozumiali, dając mi przestrzeń, której potrzebuję, aby przetworzyć śmierć mojego ojca, ale nie mogę prosić ich, aby pozwolili mi wykorzystać ograniczoną przestrzeń do przechowywania czternastu pudeł z rupieciami. Odchyliłem się na krześle, opierając głowę o dłoń. Patrzyłem na stos pudeł jak zahipnotyzowane. Dlaczego kasety? Nie mógł zbierać czegoś bardziej przydatnego, jak zabytkowe zabawki czy antyczne księgi. Coś interesującego, coś na początek rozmowy, co nie wymagałoby ode mnie wyjaśniania szaleństwa mojego ojca, które doprowadziło go do wydania większości swoich pieniędzy na kasety. Po długiej, cichej chwili wpatrywania się w stos pudełek, w końcu wstałem, wybierając pudełko A. Położyłem je na biurku i zdjąłem pokrywkę. Są dokładnie takie, jakie zapamiętałem, starannie ułożone w kartonowym pudełku w dwóch rzędach biegnących wzdłuż. Są dobrze dopasowane, nie ma miejsca, żeby choćby zagrzechotały. Przesuwam palcem po rzędzie taśm, wydając przyjemny odgłos uderzania paznokciem o plastik. Wybieram losowy egzemplarz i odwracam go. Incydent 038, pudełko A, Aurora Borealis 1968. Siadam z powrotem i odwracam się twarzą do biurka. Trzymam taśmę w jednej ręce, stukając kciukiem o jej bok, gdy otwieram księgę z rejestrem. Jest skatalogowana na drugiej stronie. Aurora Borealis 1968, wyznanie sama Katermana. Transkrypcja na stronach 40 do 42. Szybko znajduję wskazaną stronę, po czym zwracam uwagę na odtwarzacz kaset. Pokrywa otwiera się, a ja wkładam taśmę z cichym kliknięciem, obserwując jak odtwarzacz ożywa. Jest włączona. Dobrze. Głos mężczyzny jest ochrypły i zmęczony. Nazywam się Sam Katterman. Kazano mi nagrać tę taśmę przez mojego terapeutę jako sposób na przetworzenie mojej traumy. Nastąpiła długa pauza, odgłos przesuwanych papierów. Ta taśma dotyczy incydentu, który miał miejsce podczas mojej pierwszej wycieczki na Alasce w 1968 roku. <laughs> Byliśmy tam razem, Phil i ja. Było kilka pogodnych dni w lesie, śnieg pokrywał ziemię, a nasze plecaki były ciężkie. Miała to być tylko dwudniowa wycieczka kempingowa, aby dotrzeć tam, gdzie zanieczyszczenie światłem nie było tak złe i mogliśmy zobaczyć gwiazdy i zorzę polarną. Byłem trochę młodszy od Phil'a, miałem wtedy 20 lat, a Phil około 30. Był bardziej doświadczony na szlakach niż ja, więc przejął inicjatywę, pomagając nam wspinać się na podgórze otaczające Mount Hayes. Pierwszy dzień minął bez incydentów, ale potem zacząłem mieć wrażenie, że jesteśmy obserwowani. Kiedy wędrowaliśmy tego dnia, zrobiło się tak cicho. Tylko szum wiatru w drzewach i szczęst śniegu pod butami. Kiedy mu o tym powiedziałem, odparł, że to tylko w mojej głowie, ale nie kupiłem tego. Coś mi tu nie pasowało. Kiedy znaleźliśmy zniszczony namiot, powinniśmy byli zawrócić, ale tego nie zrobiliśmy. To pewnie niedźwiedź albo coś takiego, albo może po prostu go zostawili i wiatr tak go poszarpał, powiedział Phil. Rozbiliśmy obóz kilka kilometrów od wraku namiotu, rozpaliliśmy ognisko i przygotowaliśmy się do snu. Spałem tylko około godziny, zanim Phil mnie obudził. Chcę iść na spacer, powiedział. Tylko mały spacer, żeby zobaczyć zorza. Zgodziłem się. Światła były naprawdę piękne. Migotały i mieniły się nad głową. Las był spokojny i cichy. Do czasu. Najpierw usłyszeliśmy kroki wśród drzew. Natychmiast odwróciłem się, by spojrzeć. Na początku wyglądało to jak osoba, cień. Phil odezwał się pierwszy, wołając go. Ładna noc na spacer, co? Zawsze był przyjaznym facetem, ale myślę, że gdyby wtedy nic nie powiedział, nadal by tu był. To coś podeszło do światła latarki Fila i patrzenie na to bolało. Nawet teraz, kiedy o tym myślę, to było jak pusty kombinezon śnieżny, tam gdzie powinna być osoba w środku, było tylko światło, jasne, zmieniające kolor jak zorza polarna na niebie. Cofnąłem się, a Phil stanął przede mną, wyciągając ręce, jakby próbując to powstrzymać. Nie chcę tego mówić, ale uciekłem. Odwróciłem się i pobiegłem tak szybko, jak tylko mogłem, z powrotem do obozu. Słysząc krzyki fila biegłem jeszcze szybciej. Chwyciłem swoją torbę, zostawiając namiot za sobą. Nie przestałem biec, dopóki nie zemdlałem na śniegu. Kiedy się obudziłem, byłem w szpitalu. Znaleźli mnie jacyś wędrowcy, na szczęście, zanim zdążyły pojawiać się odmrożenia. Nie znaleźli fila, tylko jego latarkę, dokładnie tam, gdzie był, kiedy pojawiło się to coś. To wszystko, to wszystko. Rozlega się kliknięcie i taśma się kończy. Czuję mrowienie w żołądku, gdy zamykam księgę i odkładam ją na bok. Budzi się we mnie chorobliwa ciekawość, kiedy otwieram odtwarzacz kaset, wyjmuję taśmę i wkładam ją z powrotem na swoje miejsce w pudełku. Nie wiem co powiedzieć, poza tym, że będę miał dużo do słuchania. To całkiem pokaźna ilość taśm. Naliczyłem około 30 w każdym pudełku z wyjątkiem pudełka N, nad którym przypuszczam, że wciąż pracował, kiedy, no wiesz, umarł. Unikałem wchodzenia do mojego biura, ponieważ to tam je trzymam, ale szczerze mówiąc, jestem zbyt ciekawy, żeby to kontynuować. Przewertowałem pierwszą księgę, przynajmniej po tytułach. Niektóre taśmy są opisane nazwami miast z różnych Stanów i Kanady, ale wiele z nich nie ma takiej informacji. Jeszcze mniejsza liczba ma adresy, ale kiedy zacząłem je sprawdzać, okazało się, że były to tylko różne gabinety terapeutów lub oddziały psychiatryczne. Więc co teraz? Patrzę na biurko z księgami, laptopem otwartym na Google Earth i odtwarzaczem kaset. Głowa mnie boli na samą myśl o tych nagraniach po prostu nie potrafię ogarnąć tego umysłem. Według wszystkich relacji, mój tata był normalnym facetem ojcem dwójki dzieci, mieszkającym na przedmieściach ze swoją żoną, szczęśliwym małżeństwem, pracując jako bibliotekarz. Był po prostu normalny. Nawet nudny, z wyjątkiem tych kaset. W końcu wstaję i podchodzę do stosu pudeł. Podnoszę pudełko B wraz z odpowiadającą mu księgą. Nie tracąc czasu, wybieram taśmę. Incydent 228: Pudełko B Podwórko. Znajduję transkrypcję. Incydent 228: Zeznanie Amary Walsh. Zaczynamy, OK. E, więc ja tylko. E, dobra. To był kobiecy głos, dość młody. Jestem Amara Walsh. Nagrywam to oświadczenie zgodnie z sugestią doktora Umbre dotyczącą mojego poprzedniego miejsca zamieszkania. Miałem wrażenie, jakby czytała ze scenariusza tak jak sam. Więc e, około rok temu wprowadziłam się do starego domu z moim chłopakiem i jego współlokatorem. Biorąc wszystko pod uwagę, było to całkiem miłe miejsce, ładny dom na sporej działce. Mój chłopak i jego przyjaciel są prawnikami, a ja pracuję jako pediatra, więc cała nasza trójka zarabiała przyzwoite pieniądze. W tamtym czasie nie byłam jednak w stanie pracować z powodu urazu, którego doznałam podczas wypadku samochodowego dwa tygodnie wcześniej. Było to złamanie ręki i delikatny wstrząs mózgu. Nic poważnego, ale wystarczyło, by powstrzymać mnie przed pójściem do pracy na jakiś czas. Wyszło mi to na dobre, bo dzięki temu mogłam poświęcić czas na upiększanie mieszkania. Dom znajdował się na wzgórzu, a podwórko miało powierzchnię jednego akra. Był tam kwietnik z liliami i tulipanami, stara wanienka dla ptaków, zerzewiały zestaw huśtawek. To było jak spełnienie bajkowych marzeń. A potem mój chłopak i jego przyjaciel musieli wyjechać na konferencję do Ohio. Przez kilka dni byłam sama. Nie było to nic, z czym nie mogłam sobie poradzić. Byłam dorosła, ale miałam dziwne wrażenie, że wcale nie jestem sama. Drugiej nocy zeszłam na dół około 23, jak sądzę, po okład z lodu na głowę. W kuchni jest okno wychodzące na podwórko i w drodze do zamrażarki przeszłam obok niego. Coś przykło moją uwagę. Wyglądało jak. Prawie wyskoczyłem ze skóry, gdy ktoś zapukał do drzwi mojego biura. Szybko zatrzymałem taśmę i wstałem, by sprawdzić, kto to. Mój współlokator Dan stał w drzwiach, trzymając w ręku list. To dla ciebie? mówił z lekkim pytaniem w głosie. Rzadko otrzymuję fizyczną pocztę. Dziękuję mu i biorę liścik. Wychodząc, zamyka za sobą drzwi, siadam z powrotem i włączam taśmę. Wyglądało jak postać, jakby ktoś stał na moim podwórku. Trzymałam okład z lodu przy głowie, patrząc na nią. To było jak osoba ubrana w prześcieradło, jak kreskówkowe przybliżenie ducha. Nie ruszała się, po prostu stała, a prześcieradło lekko powiewało na wietrze. Włączyłam światło na podwórku, a to coś zniknęło. To musiała być moja wyobraźnia, tylko moje nerwy związane z byciem samą w domu. Postanowiłam o tym zapomnieć i zabrałam swój okład z lodu z powrotem do pokoju. Zgasiłam światło. Zaczęłam iść w stronę schodów i wtedy coś usłyszałam. Pukania. Kiedy się odwróciłam, to stało przy moich tylnych drzwiach. Jego ramię było uniesione, wyglądało. Robi mi się niedobrze na samą myśl o tym, ale wyglądało to tak, jakby ktoś zdarł skórę z ramienia, ale nie była świeża. Te mięśnie gniły, stały się szare i poczerniałe na końcach palców, całe umazane ziemią, jakby dopiero co wyczołgało się z grobu. Ja krzyczałam, nie wiedziałam, co jeszcze mogę zrobić, ale mój najbliższy sąsiad był zbyt daleko, żeby mnie usłyszeć. To po prostu ciągle pukało. Nawet nie agresywnie, po prostu pukało. Zaczęłam też słyszeć jego oddech, ciężki i nierówny, jakby jego gardło było zbyt ciasne, by wciągnąć wystarczająco dużo powietrza. Krzyknęłam do niego, pytając, czego chce, dlaczego tam jest, ale on po prostu stał. Nie mogłam oderwać wzroku. Ja nie wiem, jak długo tam stałam, gapiąc się na to coś. Wydawało mi się, że godzinami. W końcu zebrałam się na odwagę, by podejść. Włączyłam światło i już go nie było. Nie przyniosło mi to żadnej ulgi. Wiedziałam, że jeśli zgaszę światło, może... Nie chcę o tym myśleć. Wróciłam na górę, zostawiając włączone światło. Nie mogłam spać tej nocy. Nawet nie pomyślałam o tym, żeby powiedzieć mojemu chłopakowi. Wiedziałam, że nazwałby mnie wariatką. Mieszkaliśmy w tym domu przez dwa lata i za każdym razem, gdy byłam sama w nocy, słyszałam stukania. Nie jestem szalona, doktorze, przysięgam. Taśma się wyłącza, żołądek znowu mnie bolał, ale jedyne co przychodziło mi do głowy to dlaczego? Dlaczego te kasety były na tyle ważne dla mojego ojca, by mi je przekazać? Dlaczego je kolekcjonował i dlaczego czuję, że ktoś mnie teraz obserwuje? Za każdym razem, gdy wchodzę do biura, czuję to, jakby same taśmy się na mnie gapiły. Czuję się tak, jakby odpowiedź na pytanie, dlaczego mój ojciec trzymał te rzeczy, była na wyciągnięcie ręki. Wyjmuję kasetę z odtwarzacza i wkładam ją z powrotem do pudełka, odkładając ją razem z resztą. Zamykam też księgę, a potem spoglądam na list. To biała koperta z adresem i nazwiskiem wypisanym na odwrocie. Virtual Street, od pana Plizanta, szefa PSO, inicjatywy na rzecz traumy. Brzmi znajomo, ale dół w moim żołądku tylko się powiększa. Otwieram szufladę biurka i wkładam list do środka. Nie sądzę, abym mógł go teraz przeczytać. Mam problemy ze snem. Nie jest to zaskakujące, słuchanie ludzkich traum zawsze było dla mnie trudne, zwłaszcza biorąc pod uwagę te wszystkie niewytłumaczalne rzeczy. Ale nie chodzi o to, że nie mogę zasnąć. Jasne, trzeba się trochę pokręcić i poobracać, ale bardziej o to, że nie mogę spokojnie spać. Wciąż miewam koszmary na tyle przerażające, że budzę się zlany potem, ale kiedy się obudzę, nie pamiętam, co się w nich wydarzyło. Wiem tylko, że trzęsą mi się ręce i czuję się, jakbym w ogóle nie spał. Miesiąc temu moja matka powiedziała mi i mojemu bratu, że to było o 18.30 wieczorem, to znaczy śmierć mojego ojca. Właśnie skończyli jeść kolację, a mój tata wyszedł do ogrodu na spacer. Zawsze lubił to robić, po prostu spacerować po podwórku, więc nie było to dla niej dziwne. Kiedy nie przyszedł po 30 minutach, moja mama zaniepokoiła się i poszła sprawdzić co z nim. Leżał na ziemi, twarzą w dół, krwawiąc z nosa. Jego oczy były już mętne, prawie biała, a na głowie miał siwe włosy, których wcześniej nie było. Błagała koronera, żeby go zbadał, ale moja mama nadal nie chce nam powiedzieć, co odkrył. Powiedziała, że coś było nie tak z jego mózgiem, o może guz albo krwotok, ale niedawno zadzwoniłem do niej, żeby zapytać i bez względu na to, co mówiłem, niczego się nie dowiedziałem. Nie mogę jej winić, z pewnością wciąż to przeżyła. Spróbuję skontaktować się z koronerem. Przyjrzałem się też bliżej sprawie PSO. Znalazłem posty na ten temat na kilku starszych forach internetowych i jeden lub dwa na Reddicie. Większość z nich to ludzie wyrażający dezorientację z powodu dziwnych reklam, które widzieli na tablicach ogłoszeniowych w szpitalach i na uniwersytetach. Wszystkie były opisane w podobny sposób. Zdjęcia sylwetki osoby leżącej na łóżku, zatytułowane drukowanymi literami z pytaniem: Coś nie pozwala ci zasnąć w nocy? Ironia tego tytułu z pewnością nie umknęła mojej uwadze. Zwykle pod zdjęciem znajdował się akapit zadający różne dziwne, szeroko zakrojone pytania, takie jak: Czy masz coś, o czym czujesz, że nie możesz nikomu powiedzieć? Pod spodem znajdował się numer telefonu, adres e-mail i kolejny zestaw tekstu, głoszący Nie czekaj, zadzwoń do terapeuty teraz. I wreszcie na dole strony znajdowała się linia tekstu. Dzięki uprzejmości PSO nie mogłem znaleźć żadnych postów opisujących czym jest to miejsce, ani nikogo, kto wiedziałby dokładnie, jak długo trwa ta cała inicjatywa na rzecz traumy. Myślę, że najwcześniejsza taśma, jaką udało mi się znaleźć, pochodziła z 1964 roku. Zaledwie rok po wynalezieniu kaset pomyślałem, że mogę jej teraz posłuchać. Incydent 001: Pudełko J: Zeznanie autostopowicza Franklina Boyda. Kliknięcie taśmy wkładanej do odtwarzacza jest teraz prawie pocieszające. Przynajmniej dziwność tego, co się dzieje, jest ograniczona do kasety, a nie rozlewa się na świat rzeczywisty jak to całe PSO. Próbuję wyrzucić tę myśl z głowy i włączam taśmę. Jeszcze raz dziękuję, doktorze Lejser. To dla mnie zaszczyt. To cichy głos, łagodny, należący do młodego mężczyzny. Słychać odgłos przestawianych papierów. W porządku, zajmę się tym. Jestem Franklin Boyd. Nagrywam to oświadczenie we współpracy z PSO, inicjatywą na rzecz traumy, zgodnie z sugestią doktora Lejsera. Nagranie dotyczy autostopowicza, którego zebrałem zeszłego lata. <laughs> Zwykle nie zabieram autostopowiczów. To ryzykowne. Nigdy nie wiadomo, co ktoś może ci zrobić, gdy jedziesz przez pustkowie, ale jestem dość dużym facetem. Nigdy w życiu nie walczyłem, ale nie jestem zbyt narażony na zaczepki ze strony nieznajomych ze względu na mój wzrost i typ ciała. Ech, było około w pół do dziewiątej wieczorem, a ja jechałem z Brooklynu do Rochester. Miałem zobaczyć się z rodzicami podczas przerwy letniej. To była dość ciepła noc, ale na zewnątrz było burzowo, więc miałem włączone długie światła, gdy jechałem przez odcinek lasu. Tej nocy było naprawdę cicho, poza deszczem i grzmotami. Dla zabicia czasu słuchałem radia. Zauważyłem postać stojącą na poboczu drogi. Był kilka centymetrów niższy ode mnie, ubrany w szary płaszcz przeciwdeszczowy i dżinsy, trzymając kciuk wyciągnięty na drogę. Zjechałem na pobocze, by go wpuścić. Nie można mnie za to winić, prawda? Padał deszcz, biedak mógł się przeziębić. Zapytałem go, czy potrzebuje podwózki, a on odpowiedział, że tak. Wspiął się na siedzenie pasażera, rozpiął płaszcz i odciągnął kaptur. Był normalnie wyglądającym facetem, ale miał bladą twarz i dzikie, mdłe spojrzenie, które wciąż spoglądało przez okno, jakby był śledzony. Co cię sprowadza do lasu o tak późnej porze? zapytałem. Odwrócił głowę, by spojrzeć na mnie z tym dziwnym wyrazem twarzy. Wybrałem się na spacer. Powiedział, jego głos był szorstki i roztrzęsiony. Nie wierzyłem mu ani przez sekundę. Dokąd idziesz? Zapytałem. Potrząsnął tylko lekko głową i wrócił do wyglądania przez okno. Chyba na najbliższą stację benzynową. Modliłem się, żebym szybko jakąś znalazł. Nie próbowałem więcej rozmawiać ani się angażować. Do diabła nawet nie chciałem na niego patrzeć. Po czymś, co wydawało się godzinami, ale prawdopodobnie trwało może z 30 minut, w końcu spojrzałem na tego gościa. Nie wyglądał już przez okno, patrzył przez przednią szybę, lekko w górę na chmurę. Krwawił z nosa i nie był to tylko cienki strumień, krew była na całej jego brodzie i ustach, tworząc ciemną kałużę na jego koszuli. Ale on nawet nie wydawał się tego zauważać. Oddychał ciężko, gardło miał suche i zachrypnięte. Otworzyłem usta, żeby powiedzieć mu, że krwawi, ale zanim zdążyłem to zrobić, złapał mnie za nadgarstek. Jego dłoń była zimna jak lód. Zatrzymaj się, zażądał. Nie musiał mi dwa razy powtarzać. Zrobiłem co kazał i puścił mnie. Trzasnął drzwiami i rzucił się w deszcz. Grzmotnęło mi nad głową, gdy wpadł do rowu i upadł na kolana. Zaczął śmiać się, patrzeć w niebo, krzyczeć, że wie, że to tam jest, że może go zabić, rozerwać na strzępy, aż nic z niego nie zostanie. Pomyślicie, że zwariowałem, ale kiedy krzyczał na cokolwiek to było, widziałem, jak gęsty las się porusza. To było jak wypaczenie w mojej wizji, jak miraż, ruch w kształcie czegoś gigantycznego. To było, jakbym zobaczył coś, czego nie powinienem widzieć. Mężczyzna krzyknął na całe gardło i zobaczyłem jak przewraca się do przodu, uderzając z pluskiem o ziemię i leżąc w błocie. Ja... to coś odwróciło się do mnie i przez chwilę widziałem jego otwarte, świecące pomarańczowe oczy wpatrujące się we mnie. Wcisnąłem gaz tak mocno jak tylko mogłem i nie odważyłem się spojrzeć za siebie. Nadal czasami myślę o tym facecie, zostawił plamkę krwi na moim siedzeniu. Tylko krople, ale czasami mam wrażenie, że on wciąż tam siedzi. Taśma się wyłącza i po raz kolejny siedzę w cichym pokoju. Znowu boli mnie głowa i trzęsą mi się ręce, gdy wyjmuję kasetę z odtwarzacza. Kiedy wkładam ją z powrotem do pudełka, robi mi się niedobrze. Zaciskam lekko dłonie, po czym otwieram szufladę i wyciągam list. Sięgam do kubka z ołówkami i wyjmuję otwieracz do listów. Papier rozrywa się z łatwością, a ja rozkładam kartkę, znajdującą się w środku. Jej treść brzmi następująco: Panie bratsza, chciałbym złożyć najszczersze kondolencje z powodu śmierci pańskiego ojca. Śmierć w rodzinie jest trudna do przezwyciężenia, więc pomyślałem, że mogę skontaktować się z panem w imieniu PSO. Jest pewna pilna sprawa, którą chciałbym omówić. Twój ojciec był w posiadaniu naszej zaginionej własności. Jak rozumiemy, tworzył kolekcję bardzo istotnych dokumentów, które są ściśle poufne dla osób pracujących w inicjatywie. Chcielibyśmy je odzyskać, panie bratszo. Jest pan inteligentnym człowiekiem, więc zapewne rozumie pan, że przechowywanie tych dokumentów byłoby szkodliwe dla pańskiego zdrowia. Proszę o odpowiedź na ten list tak szybko jak to możliwe, aby wynegocjować punkt odbioru tych taśm i być może zaplanować sesję z jednym z naszych psychiatrów. Zaproponuję ją panu za darmo, jako wyraz mojego uznania dla pana współpracy. Z wyrazami szacunku, pan Plizant. Składam papier i wrzucam go z powrotem do szuflady. Spoglądam na sto pudełek, czując, jak na mnie patrzą. Czy to była groźba? Jeśli są poufne, co, jeśli ich słuchałem? Nie wiem, co z tym wszystkim zrobić. Wiem tylko, że nie oddam tych taśm. Mój sen nie poprawił się, odkąd otworzyłem ten list, jeśli już to tylko wszystko skomplikowało. Za każdym razem, gdy próbuję odpocząć, w mojej głowie pojawia się ten głupi papier, ta ukryta pod płaszczem uprzejmości groźba. Starałem się o tym nie myśleć przez jakiś dzień, spędziłem trochę czasu z przyjaciółmi. Przyniosło mi to ulgę na jakiś czas, zaczynałem myśleć, że mogę po prostu zignorować całą sprawę. A potem poszedłem na spacer. Nie był zbyt długi po prostu w górę i w dół mojej ulicy. I wiesz co znalazłem? Ulotki, ponad tuzin z nich, wszystkie dokładnie takie, jakie widziałem opisane w tych postach, aż po numer telefonu. Czułem się, jakbym miał zwymiotować. Były wywieszone na słupach telefonicznych w oknie sklepu spożywczego, przyklejone do ścian w alejkach. Mieszkałem na tej ulicy przez trzy lata i nigdy nie widziałem ani jednej z nich, a jednak teraz tam były. Zabrałem jedną do domu i przyjrzałem się jej z bliska. Leży na moim biurku, gdy włączam lampkę. Kiedy rozkładam ulotkę i wygładzam ją, mam wrażenie, jakby kasety patrzyły mi przez ramię. A kapit różni się od tych, które widziałem w internecie. Nie możesz spać, czujesz, że nie możesz nikomu powiedzieć, co ci się stało? Czy twoje serce jest pełne zimnego ołowiu? Czy wiesz, co zrobiłeś? Czy żałujesz, że kiedykolwiek przyjąłeś ten prezent? Czy czujesz, że patrzą na ciebie podczas snu? Czy pamiętasz, jak wyglądali? Czy ich słuchasz? Czy chciałbyś po prostu zapomnieć? Nie czekaj, połącz się z terapeutą już teraz. Wiem, czego chcą. Wiem, że chcieli mnie przestraszyć, żebym je oddał. Ale mój strach został stłamszony przez gniew, drwią ze mnie, czuję się jakby się ze mnie śmiali. Kupiłem wystarczająco dużo kaset, aby skopiować je wszystkie, różne rodzaje, z różnych epok, tylko po to, aby uzyskać ich różnorodność. Wydałem na nie małą fortunę, po przeczytaniu tej głupiej ulotki wiem, co muszę zrobić. Zajmuje to dużo czasu. Spędziłem na tym wiele godzin, wkładając kasety do magnetofonu, a następnie czystą taśmę kopiując ją, zapisując każdy z ich tytułów. Może powinienem zachować kopię, ale jestem zbyt sentymentalny, by to zrobić. Mój tata był dziwny, ale kochałem go. Był dobrym ojcem. Nie mogę tak po prostu oddać oryginałów, wiedząc, że mój tata chciał, abym je miał. Przenoszę oryginały do stojaków na kasetę. Jeszcze kilka dni temu planowałem po prostu zostawić je w pudełkach i ukryć na strychu lub w piwnicy, ale zasługują na coś lepszego. Kiedy je odkładałem, mój umysł powrócił do myśli o tacie. Pamiętam, że kiedy byłem młodszy, spędzałem z nim dużo czasu zawsze dogadywałem się z nim lepiej niż z mamą. Mogliśmy spędzać godziny, siedząc w ciszy obok siebie, robiąc swoje rzeczy. Zazwyczaj ja czytałem, a on pisał w swoich księgach. Pamiętam jeden dzień, kiedy miałem około 9 lat. Moja mama zabrała Tobiego na film, którego nie chciałem oglądać, więc zostałem w domu z tatą. Czytałem stary komiks, który od niego dostałem, kiedy zaczął dzwonić telefon. Nawet nie podniosłem wzroku, gdy zszedł na dół, by odebrać. Zacząłem zwracać na niego uwagę dopiero, gdy zaczął krzyczeć. Zszedłem po schodach, wciąż trzymając komiks w dłoniach, gdy zajrzałem za róg do kuchni. Trzymał słuchawkę przy uchu, słuchając kogoś mówiącego na drugim końcu. Po długiej chwili jego ręka zaczęła się trząść. Zacisnął ją w pięść i uderzył o blat, sprawiając, że podskoczyłem. Przysięgam na Boga, James. Trzymaj się z dala ode mnie i mojej rodziny. Nie mieszaj w to moich dzieci. Ktokolwiek był po drugiej stronie, chyba James, zaśmiał się. Ramiona taty pozostały napięte, gdy mówił: Jesteś potworem, Jim. Powinieneś był odejść, kiedy ja to zrobiłem, a teraz zobacz, co się z tobą stało. Jego głos był zimny i pełen gniewu. Odłożył słuchawkę i odwrócił się. Kiedy mnie zobaczył, był zaskoczony i zapytał, ile słyszałem. Okłamałem go, powiedziałem, że byłem tam tylko przez kilka chwil. Przeprosił, że krzyczał. Pamiętam, że tej nocy nie spałem w łóżku. Mieszkaliśmy w zalesionej okolicy na obrzeżach miasta, więc kładłem się spać przy szumie wiatru w sosnach i nawoływaniu słów. Ale tej nocy nie słyszałem żadnych ptaków. Gdybym skupił się wystarczająco mocno, mógłbym usłyszeć słaby dźwięk gwizdania. Nie jak śpiew ptaków, ale jak gwizdania człowieka. Nie wyjrzałem przez okno, ale czułem się jakby coś czekało, aż to zobaczę. Zadzwoniłem wczoraj do koronera po kolejnej nieprzespanej nocy. Miałem nadzieję, że uda mi się choć trochę wyjaśnić sprawę. Kiedy powiedziałem mu, kim jestem, ton doktora Petersona zmienił się w mgnieniu oka z nutą rezerwę w głosie, jakby wiedział, że to nadchodzi. Zapytał mnie, czy na pewno chce wiedzieć. Część mnie żałuje, że powiedziałem wtedy tak. Powiedział, że nigdy wcześniej nie widział czegoś takiego. Kiedy przeprowadzał sekcję zwłok mojego ojca na zewnątrz nie było żadnych ran, siniaków, nakłuczeń, i dziur po kulach. W jego żołądku znajdował się obiad tylko częściowo strawiony, bez trucizny. To nie była tak serca, to nie był guz, ani udar. Jego oczy były całkowicie wypalone, jakby coś go oślepiło. Ale to, co naprawdę spowodowało jego śmierć, podobno było w jego głowie. Kiedy ją otworzyli, powitał go mięsisty różowawy szlam, który kiedyś był mózgiem mojego ojca. Jakby ktoś go wyjął i przepuścił przez blender, a następnie wlał z powrotem, tak to opisał. Nie mógł sobie wyobrazić niczego, co mogłoby to zrobić. Ja też nie. Wsuwam ostatnią kasetę na miejsce i wypuszczam głęboki oddech spoglądając na czekające pudełka ze skopiowanymi taśmami. Siadam przy biurku i wyciągam telefon. Chwilę zajmuje mi przygotowanie się do wpisania numeru telefonu z ulotki. Rozlega się długie pikanie zanim ktoś odbiera. Halo, mówi pan plizant. W czym mogę pomóc? Nie zdążył nawet skończyć zanim się odezwałem. Mam taśmę. Milczy przez chwilę, po czym lekko się śmieje. Dobrze, cieszę się, Mafio. Masz mój adres. Bądź tam o 21.30 w piątek, a zabiorę je z twoich rąk. Skoro już cię mam, czy chciałbyś umówić się na spotkanie? Brzmisz, jakbyś go potrzebował. Jego głos ociekał zadowoloną z siebie pretensjonalnością. Przełykam ciężko, moje gardło staje się suche. Nie, wszystko w porządku, będę tam. Odkładam telefon na biurko. Nie mam dziś siły woli, by słuchać kasety. Kiedy już pozbędę się tych ludzi z PSO, może wtedy zacznę znowu słuchać, może wtedy będę mógł trochę odpocząć. Ciągle mam więcej pytań niż odpowiedzi. Doktor nie kłamał, budynek był dokładnie tam, gdzie powiedział: wysoki biurowiec na siódmym piętrze, obok boksów ludzi skulonych nad biurkami, rozmawiających kojąco przez telefony w biurze z mosiężną tabliczką na drzwiach. Stał, wyglądając przez okno, jakby był właścicielem miasta poniżej, z rękami złożonymi za plecami. Dobry wieczór, panie bratzo, może pan usiądzie. Powiedział, nawet nie odwracając się, by na mnie spojrzeć. Zrobiłem, co mi kazał, nie znajdując żadnego komfortu w biurowych fotelach, które miał do zaoferowania. Po chwili odwrócił się od okna, siadając za biurkiem i zaciskając palca. Był może po pięćdziesiątce, ale on coś w nim było nie tak. Jego uśmiech był trochę zbyt głęboki, ręce zbyt żelaste, zęby minimalnie zbyt białe. To nie było jak powitanie, a bardziej jak groźba. Odchrząknąłem, by się odezwać, ale on mi przerwał. Tak się cieszę, że zmieniłeś zdanie. Naprawdę postąpiłeś słusznie, oddając je. Tak, cieszę się, że mogę je już oddać. Byłem ich ciekaw. Nie miałem okazji ich posłuchać, kiedy byłem dzieckiem. Chciałem tylko zapytać, dlaczego są takie ważne. Pan Plizant uśmiechnął się szeroko, nawet szerzej niż do tej pory. To sprawiło, że poczułem ciarki na plecach. Tak myślałem, że o to zapytasz. To nagrania sesji terapeutycznych naszych pacjentów. Bardzo osobiste, wiesz jak to jest, poufność klienta i tak dalej. Nie masz nic przeciwko, jeśli zapytam, dlaczego je nagrywasz? Zamilkł na chwilę, a jego uśmiech nieco przygazł. Potem zachichotał cicho, sardonicznie i charyzmatycznie, w sposób, który sprawił, że miałem ochotę go uderzyć. Jest pan bardzo ciekawskim człowiekiem, prawda, panie bratszu? To tylko część naszego specjalnego rodzaju terapii. Odkryliśmy, że pacjentom łatwiej jest zapomnieć o swojej traumie poprzez nagrywanie tych taśm. W przeszłości nasi pacjenci uważali je za bardzo przydatne w przetwarzaniu ich problemów. Wiem, że pytałem cię o to wcześniej, ale może chciałbyś zarezerwować sesję dla siebie? Kiedy to powiedział, żołądek mi się zapadł, poczułem pot na karku. Otworzyłem usta, by odpowiedzieć, ale zanim zdążyłem, znów mi przerwał. To naprawdę szkoda, co stało się z twoim ojcem, cała ta praca na marne. Rozczarowujące, prawda, Matthew? Nie dał mi miejsca na odpowiedź, kontynuując, gdy wstał z biurka i podszedł do mnie. Trudno jest postawić się w twojej sytuacji, stracić ojca tak nagle i z tak dziwną przyczyną śmierci. Jak on? Musisz trzymać ten ciężar przy sobie, Matthew. Poczułem, że kiwam głową, zanim jeszcze dotarły do mnie jego słowa. Złapałem się za czoło, czując kłujący ból w skroniach. W porządku, Matthew. Prawdopodobnie jesteś bardzo zestresowany. Może pomogłoby ci wyładowanie emocji. Mogę natychmiast sprowadzić doktora Ilio, jeśli potrzebujesz. Szybko podniosłem się na nogi. Nawet nie zauważyłem, jak bardzo się zbliżył, dopóki nie położył dłoni na moim ramieniu. Kiedy na niego spojrzałem, poczułem, jak dzwoni mi w uszach. Miał ten uśmiech na twarzy. Szeroki i biały i zbyt wiele zębów. Zrobiło mi się niedobrze, jakby jego bliskość sprawiała mi ból. Krwawisz, Matthew. Jego usta się nie poruszyły, zaciśnięte na rzędach śnieżnobiałych zębów, zbyt idealnych, zbyt prostych, zbyt doskonałych. Odetchnąłem, odrywając wzrok od niego i spuszczając go na koszulę. Krew plamiła materiał i kapała mi z nosa na usta i podbródek. Potknąłem się, zrzucając jego rękę z ramienia i trzymając się za głowę. Dzwonienie ustało, jego twarz znów była normalna. Przełknąłem ciężko, wpatrując się w niego. Moje gardło było jak papier ścierne. Muszę iść. Jego uśmiech znów przegasł, ale skinął głową. A jego oczy zwęziły się nieznacznie. Rozumiem, proszę. Sięgnął za siebie i wyjął małą wizytówkę, wręczając mi ją. Powinniśmy pozostać w kontakcie. Każdy członek rodziny Juliana jest moim przyjacielem. Wziąłem wizytówkę. Kiedy wyszedłem z biura, trzymając rękę na krwawiącym nosie, w pokoju panowała cisza. Wszyscy siedzieli twarzą do ściany przed biurkami, trzymając telefony przy uszach, ale nie odsywając się ani słowem. Pobiegłam, zszedłem po schodach, nie chcąc czekać na windę, pędząc w dół po stopniach i wybiegłem przez drzwi. Mój samochód nie był zaparkowany zbyt daleko, byłem za to wdzięczny, wspinając się na siedzenie kierowcy, zapinając pas i wciskając gaz. Jechałem tak długo, aż oddaliłem się od tego miejsca, aż znalazłem się na obrzeżach miasta, zjechałem na pobocze i załamałem się. Skuliłem się w sobie, opierając czoło o kierownicę, oddychając płytko, gdy moje serce próbowało wydostać się z klatki piersiowej. Czułem się jak ściśnięty w pudełku po butach, jakby świat był zbyt blisko mnie, wyciskając oddech z moich płuc i wywołując panikę. Już wcześniej miewałem ataki paniki, ale żaden z nich nie był taki jak ten. Nigdy nie sprawiały, że w uszach dzwoniło mi tak głośno, że nie słyszałem przejeżdżających samochodów. To nie mogło dziać się naprawdę. Ten cały spisek, ta cała urojona inicjatywa, to nie mogło być prawdziwe. Ale było, było, a ja wskoczyłem do niej, nie zauważając, jak mętna była woda. Uspokojenie się zajęło mi dużo czasu. Pozostałem tak skulony w samochodzie przez prawie pół godziny. Przypomniałem sobie o dyktafonie w kieszeni i wyłączyłem go. Pocieszała mnie świadomość, że to, co się stało, zostało udokumentowane. Jechałem do domu w milczeniu, a przez cały czas moja frustracja przezwyciężała strach i niepokój. Kiedy dotarłem na podjazd, na progu leżała paczka, jakaś koperta. Podniosłem ją, zabrałem ze sobą do środka i zamknąłem drzwi. Starałem się być cicho, gdy wchodziłem po schodach do mojego biura. Kiedy tam wchodzę, czuję się jak w domu, czuję się tak, jakby taśmy czekały na mnie cierpliwie, wiedząc, że w końcu tam będę. Otwieram paczkę, nie jestem zaskoczony, widząc, że to taśma, jednak napis z boku to nie numer zdarzenia. Jest tam napisane dla mojego najstarszego syna. Moje ręce drżą, gdy wkładam ją do odtwarzacza i naciskam przycisk. Słychać znajomy brzęk starej kasety magnetofonowej i ciche kliknięcia. Czy to... o, dobrze. Ta kaseta jest nagrana dla mojego syna, Matthew Bradszoła i tylko Matthew Bratzoła. Mam nadzieję, że tego słuchasz, młode. Chciałem, abyś otrzymał tę taśmę po innych, więc mam nadzieję, że mój przyjaciel posłuchał moich instrukcji. Chcę, żebyś słuchał bardzo uważnie. Jeśli słyszysz to nagranie, to znaczy, że jestem już martwy i nie udało mi się to, co planowałem zrobić. W takim razie chcę ci powiedzieć, że mi przykro. I naprawdę chciałbym, żeby tak nie było, ale nic już na to nie poradza. Nie wątpię, że pozwoliłeś sobie przesłuchać taśmy, może nie wszystkie, ale przynajmniej kilka z nich. Być może wiesz już o tej inicjatywie. Te taśmy to nagrania ofiar PSO, czyli paranormalnej, supernaturalnej lub okultystycznej inicjatywie traum. Organizacja ta na początku wydaje się mieć dobre intencje. Jej misją jest pomoc pacjentom z traumą pochodzącą z niewytłumaczalnych lub nadprzyrodzonych źródeł w zapomnieniu o ich problemach. Udają, że oferują te usługi z życzliwości i dobroczynności, ale oni kłamią. Inicjatywa wykorzystuje te taśmy i zarejestrowane na nich traumatyczne wydarzenia w innym celu. Kiedy pacjenci składają zeznania, naprawdę zapominają o swojej traumie. Kasety przechowują wydarzenia, których byli świadkami, zabierają kawałek ich pamięci i pozostawiają puste miejsca. Inicjatywa jest skomplikowaną przykrywką dla istnienia niewytłumaczalnych i niebezpiecznych stworzeń naszej rzeczywistości wokół niej. Zanim poznałem Twoją matkę, byłem archiwistą w tym miejscu. Mieliśmy przechowywać te kasety. W czasie, gdy tam pracowałem, zaprzyjaźniłem się z Jamesem Plizantem. Był wyżej w łańcuchu pokarmowym niż ja. Miałem po prostu nie wychylać się i pracować, ale on polubił mnie. Pamiętam, jak mówił mi o rzeczach, o których nie wolno mi było wiedzieć. Na początku o drobiazgach, ale po dłuższej chwili poczuł się swobodnie. Pewnego dnia wziął mnie na bok i zapytał, czy wiem, dlaczego przechowujemy taśmę dlaczego tak naprawdę je tu trzymamy. Powiedziałem mu, że nie. Zapytał mnie, czy potrafię dochować tajemnicę oczywiście, że tak. Wciąż pamiętam uśmiech na jego twarzy, gdy to powiedziałem pochylił się blisko i wyszeptał do mnie jedzenie nie rozumiałem co miał na myśli więc zapytałem a on tylko się roześmiał to jedzenie Julian wieczne jedzenie dla czegoś większego od nas chleb się starzeje, mleko kwaśnieje mięso gnije ale strach nigdy nie wygasa jeśli będziemy go karmić tym czego chce jeśli będzie żył wiecznie my też będziemy na początku mu nie wierzyłem, myślałem, że zwariował, ale potem zacząłem to widzieć: ruch tuż za drzewem, tuż za rogiem, miraż. Jakby coś tam było, ale nie powinieneś tego widzieć. Dotarło to do mnie i wiedziałem, że muszę coś z tym zrobić. Późną nocą, po tym jak wszyscy w biurze poszli do domu, poszedłem do archiwum. Były tam tysiące taśm, wszystkie starannie schowane w szafkach z transkrypcjami. Starałem się pracować szybko, wrzucając je do worków na śmieci. Wiedziałem, że nie mogę trzymać ich wszystkich w jednym miejscu, bo mnie znajdą i cała moja praca pójdzie na marne. Zrobiłem więc, co mogłem. Spędziłem rok jeżdżąc po całym kontynencie, zostawiając kasety w niewielkich ilościach w sklepach z używanymi rzeczami, mając nadzieję, że to ich powstrzyma. Przez jakiś czas wszystko było w porządku. Ustatkowałem się z Twoją matką, ożeniłem się a potem przeszedłem do drugiej części planu. Zacząłem je ponownie zbierać. Chciałem przetestować moją teorię. Znalazłem jedną z kaset najbliżej mnie i zniszczyłem ją, paląc taśmę i miażdżąc jej plastikową obudowę. W pokoju zrobiło się zimno. Przez trzy kolejne dni nie widziałem podążającego za mną mirażu. Przygotowałem się do ponownego spalenia ostatniej partii. Robiłem to w małych odstępach czasu, żeby twoja matka nie nabrała podejrzeń, kiedy zadzwonił blizant. Groził, że skrzywdzi ciebie i twojego brata, że zabije was oboje, jeśli nie przestanę tego robić i ich nie oddam. Byłeś zbyt cenny, by ryzykować. Przestałem je palić. Przez miesiąc ich nie zbierałem i wtedy doznałem objawienia. Nie musiałem ich niszczyć od razu, na początku wystarczyło samo zbieranie. Zawsze byłeś ciekawskim dzieciakiem. Pamiętam jak bardzo chciałeś dowiedzieć się czegoś o kasetach. Zbierałem je wiedząc, że w końcu dorośniesz i będziesz wiedział jak się chronić. Kiedy się wyprowadziłeś, podwoiłem wysiłki, pisząc transkrypcje i zostawiając ci wskazówki na wypadek gdyby mój plan się nie powiódł. A plan był taki, by spalić je jutro wieczorem, by zadać pierwszy wielki cios temu czemuś, czymkolwiek jest. Najwyraźniej, skoro to słyszysz, nie udało mi się. Mirasz mnie dogonił i cóż, jestem martwy, za dwa dni otrzymasz skrzynkę z potrzebnymi materiałami i instrukcjami, co masz robić. Wiem, że możesz. Jestem z Ciebie dumny Synu. Taśma kończy się z cichym kliknięciem, grzbietem dłoni ocieram muzy z oczu, biorąc chwiejny oddech, który dudni mi w piersi. Ostrożnie wyjmuję kasetę z odtwarzacza. Wiem, co muszę teraz zrobić. Miałem problemy ze snem w tę noc. To nic dziwnego, wiedząc, co muszę zrobić. Chcę zachować pamięć o ojcu bardziej niż cokolwiek innego. Zawsze był przy mnie bez względu na wszystko, więc spalenie tego, co mi po nim pozostało, jest bolesne, ale trzeba to zrobić. Dokończę to, co on zaczął. Paczka dotarła dokładnie wtedy, kiedy powiedział. Nie była duża, trochę mniejsza niż pudełko po butach. Było w niej kilka kaset, stare okulary mojego taty, zestaw kluczyków do samochodu, w tym oznaczony klucz do magazynu i stary, zniszczony dziennik. Adres był nabazgrany na spodzie kartonu. Załadowałem kasety w pudełkach na tył samochodu i podążyłem za adresem, aby znaleźć to, co zostawił mi ojciec. Podczas jazdy mój telefon nie przestawał dzwonić, a numer wyświetlany na ekranie pochodził dokładnie od tego, kogo się spodziewałem. Wyglądało na to, że inicjatywa nie chciała się jeszcze poddać. Mogli do mnie dzwonić woli, ale nie zwracałem na nich uwagi, gdy wjechałem na parking pod upadłego magazynu na obrzeżach miasta. Przypominające garaż drzwi zagrzechotały, gdy je odblokowałem i podniosłem, krzywiąc się z powodu pisku zardzewiałych zawiasów. Nie był zagracony, tylko stary van mojego ojca z czasów gdy był młody i cztery zbiorniki z benzyną ustawione w równym rzędzie obok samochodu. Do furgonetki przyklejony był polaroid z adresem pospiesznie napisanym na dole. Było to zdjęcie szerokiego, otwartego pola z wysoką amboną myśliwską na skraju lasu, miejsce gdzie nikt nie szukałby spalonych kaset. Przeniosłem wszystkie pudełka z kasetami na tył furgonetki, a następnie zbiorniki z benzyną. Jazda na pole była bardziej jak marsz pogrzebowy. Po tygodniach udręki, niepokoju i nieprzespanych nocy, dziś wieczorem wszystko musiało się skończyć. Pomyślałem o moim ojcu, o tym, jak inicjatywa zabrała go od nas, wszystko w imię czegokolwiek, czemu służyli. Kiedy siedziałem w tej furgonetce, słuchając, jak kanistry benzyny stukają o siebie, a kasety magnetofonowe chrzęszczą w pudełkach, nie bałem się niczego. Nie obchodziło mnie to. Mogłem umrzeć tak jak mój tata pod warunkiem, że zabiorę ze sobą przynajmniej część tych przeklętych kaset. Na polu, gdzie zaparkowałem, wana było ciemno. Księżyc, który lśnił wysoko w górze, i gwiazdy świecące na niebie były jedynymi rzeczami, które oświetlały drogę. Taśmy były ładnie ułożone w szerokiej plamie wyschniętej ziemi, piramida pudełek wyzywająco sterczała ku niebu. Kanister robił się coraz lżejszy, gdy lałem benzynę na stos. To było niemal surrealistyczne uczucie. Śmiałem się do rozpuku, gdy patrzyłem na kasety przede mną. Wpatrywałem się w nie, tak jak robiłem to w moim biurze, tym razem bez ciekawości, strachu czy lęku, ale ze świadomością, nienawiścią, która sprawiała, że prawie zgrzytałem zębami. Znalazłem zapalniczkę w schowku furgonetki mojego ojca tuż obok jego broni, którą trzymałem mocno w dłoni, mając pewność zwycięstwa i chyba nie chcesz tego zrobić, Matthew. Włosy stanęły mi dęba jeszcze zanim się odezwał. Nie odwróciłem się, by na niego spojrzeć. Nie musiałem. Daleko po drugiej stronie pola był on. Myślę, że jednak chce powiedziałem przełykając ciężko. Podszedł do mnie powoli, a ja tylko nieznacznie odwróciłem się w jego stronę. To nie był mężczyzna, którego spotkałem w tamtym pokoju. Uśmiechał się szerzej niż kiedykolwiek widziałem, był wyższy niż pamiętam, z rękami zwisającymi bezwładnie po bokach. Po prostu je oddaj, Mefio, zaszedłeś tak daleko, po prostu się poddaj. Wysyczał nie poruszając ustami, ale paciorkowate czarne oczy wpatrywały się we mnie z nieskrępowaną złośliwością. Ręce mi się trzęsły, gdy sięgałem do kieszeni płaszcza wyciągając rewolwer ojca. Odgłos wystrzału był ogłuszający, rozbrmiał jak kula armatnia. Zrobiło mi się niedobrze, kiedy kula trafiła go prosto między oczy. Łatwy strzał był tak blisko mnie. Zatoczył się do tyłu, a ja chwyciłem zapalniczkę, gorączkowo próbując ją odpalić. Zawodził, jak dźwięk trącego o siebie metalu. Pstrykałem i pstrykałem, a wtedy pan Plizant powalił mnie na ziemię, sprawiając, że zapalniczka odbiła się od nierównego pola. Próbowałem się wydostać, czując, jak jego ramiona owijają się wokół mnie, jak węże. Krzyczałem, wiedząc, że nikt tego nie usłyszy, wijąc się w jego uścisku, aż udało mi się uwolnić. Kopnąłem go z całej siły, uderzając butem w jego twarz i przetoczyłem się na bok. Kiedy w końcu go zobaczyłem, poczułem, że znowu dzwoni mi w uszach. Teraz był jeszcze gorszy. Leżał skulony na ziemi, chrząkając i dysząc, a jego szyja pęczniała i rozciągała się w górę, gdy jego szczęka się rozluźniła. Zęby przypominały brzytwy, a długie, wrzecionowate, mięsiste nogi wydostały się z ust. Nie miałem czasu, aby rozwodzić się nad horrorem, który kiedyś był panem Plizantem. Miałem taśmy do spalenia, rzuciłem się po zapalniczkę. Zimny metal w mojej dłoni był pocieszający, gdy wyprostowałem się na nogach i spróbowałem włączyć ją ponownie. Mefio! ryknął pan plizant nie odważyłem się spojrzeć ale zacząłem biec potykając się o wysoką trawę obejmując dłonią moją zapalniczkę czułem jak krew spływa mi po wargach i brodzie widziałem jak wysoka trawa ugina się tam gdzie biegło stworzenie jego świecące pomarańczowo-żółte oczy wpatrywały się we mnie z nienawistną wściekłością która przyprawiała mnie mdłości w końcu ogień zapłonął jasny i ciepły w moich dłoniach Wydałem z siebie triumfalny śmiech, robiąc zwrot i biegnąc w stronę stosu, zanim poczułem, jak długie, szponiaste ręce łapią mnie za koszula. Ciało pana plisanta wisiało na sześciu pająkowatych nogach, a jego długie, wijące się palce ściskały mnie mocno, gdy się śmiał, a głos odbijał się echem, jakby było ich trzech w jednym ciele. Druga ręka pana Plisanta przesunęła się w górę, wplątując się w moje włosy i odchylając moją głowę do tyłu, abym mógł wpatrywać się w oczy stworzenia przede mną. I jedyny sposób, w jakim mogę to opisać, to kiedy jesteś dzieckiem i znajdujesz się w ciemnym pokoju. To mniej strach przed tym, czym jest pokój, a bardziej strach, że pokój jest pełen czegoś, czego nie możesz zobaczyć i co chcecie skrzywdzić. Od dawna nie czułem tego rodzaju strachu, to coś wyło ze śmiechu, szarpiąc mnie za włosy i zmuszając do patrzenia za każdym razem, gdy próbowałem się odwrócić. Czułem jak krew płynie mi z nosa, moje oczy płonęły bólem i w tym momencie zobaczyłem biel. Moje uszy przestały słyszeć, oczy przestały widzieć i na długą śmiertelną chwilę zapanował spokój. Chwila ciszy, zanim nadeszła najgorsza. W tym momencie zacisnąłem oczy i pewnym ruchem kciuka zapaliłem zapalniczkę jeszcze jeden raz. Pozwoliłem jej wypaść z moich rąk. Powiedzieć, że ten potwór krzyczał, byłoby jak nazwać tajfun deszczykiem. Zapalniczka uderzyła w benzynę, a pudełka zapaliły się w ułamku sekundy. Poczułem, jak coś, co kiedyś było panem blizantem, upuszcza mnie na ziemię i zaczyna konwulsyjnie drżeć, trząść się i krzyczeć, gdy jego nogi zaczęły łamać się pod własnym ciężarem. Westchnąłem, trzęsąc się od stóp do głów. Nie mogłem zmusić się do wstania i ucieczki, więc zamiast tego, przewróciłem się na plecy nieco dalej od ognia i spojrzałem na ciemne, nocne niebo. Mógłbym przysiąc, że coś tam było, jakby ktoś przeciął na nim długą, zakrzywioną linię. Szczelina się rozdarła i poczułem, jak oddech opuszcza moje płuca. Otworzyło się oko, wielkie jak sam świat, ze źrenicą pełną wszystkich gwiazd na niebie. Przesunęło się i spojrzało, mrugając raz, po czym wydało z siebie długi, mrożący krew w żyłach gwizd. Chciałem, żeby mnie zabiło, chciałem umrzeć, żeby nie musieć go więcej oglądać, ale zamiast tego potwór, który leżał obok mnie, zaczął drgać w konwulsjach jeszcze bardziej, krzycząc w języku, którego nie znałem, ale doskonale rozumiałem. Został porzucony przez to coś na niebie, jego zaufanie obróciło się w pył, aż nie pozostało po nim nic poza bliznami, które pozostawił na mojej psychice, a potem oko się zamknęło. I szczelina na niebie zniknęła. Leżałem tam na polu godzinami. Nie ruszałem się, dopóki ogień nie wypalił wszystkiego, co zostało z tych taśm. Dopóki nie byłem pewien, że wokół mnie nie ma nic poza trawą, popiołem i moją furgonetką. Kiedy stanąłem na nogi, trząsłem się, oblany krwią i potem... Wszystkie gwiazdy na niebie były złoto-pomarańczowymi oczami, spoglądającymi na mnie z osądem za to, co zrobiłem. Dźwięk zamykających się za mną drzwi furgonetki, był jak zamykanie trumny. Odpaliłem samochód i poprawiłem stare okulary mojego ojca. Wziąłem głęboki oddech, a moje ręce trzęsły się na kierownicę. Ale nie załamałem się. Nie płakałem, nie krzyczałem ani nie panikowałem, pomimo walącego serca w mojej klatce piersiowej. Powoli zjechałem z pola, starając się utrzymać równy oddech. Nawet jeśli nie ma go tutaj, by to powiedzieć, wiem, że mój tata jest ze mnie dumny, gdziekolwiek teraz jest.